Szanowni Państwo, w niedzielę 28 stycznia po mszy świętej popołudniowej w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Podłopieniu rozpocznie się koncert kolęd, na który serdecznie zapraszają organizatorzy. Ksiądz Janusz Balasa, proboszcz parafii Podłopień i strażacka orkiestra dęta Tymbarski Ton. Aby Państwa zachęcić do udziału, wprowadzić Państwa tematykę i klimat niedzielnego wydarzenia, proponuję wysłuchanie utworu, który został napisany 170 lat temu przez wybitnego poetę ludowego ze Śląska Cieszyńskiego, Adama Sikory. Ten utwór ma tytuł Kolęda Pastuszków. Posłuchajcie Państwo i zechciejcie wziąć udział w naszym niedzielnym kolędowaniu. Pozwólcie nam, chrześcijanie, rozmili, będziemy wam opowiadać w tej chwili to wielkie wesele, które w ludzkim ciele sprawił nam Bóg, a to prawie w niedzielę, gdy nam posłał Syna swego miłego, Jezusa i Zbawiciela naszego, którego Maryja w pieluszki powiła i w stajence betlejemskiej złożyła, jako go tam pastuszkowie witali i jakiemu podarunki dawali, jako się radzili, gdy się zgromadzili, będziemy wam opowiadać w tej chwili. Hej, kolęda, kolęda. Serdecznie zapraszam.